Potrzebni byli prawdziwi wizjonerzy o wyobraźni wykraczającej poza czasy, w jakim przyszło im realizować to niezwykle śmiałe przedsięwzięcie. Zamysł, o którym się będzie mówiło w następnych stuleciach. Niezbędna odwaga i przewidziane na dziesiątki lat działania planistów, architektów i konstruktorów oraz zaangażowanie tysięcy robotników, by w końcu, w 1860 roku popłynąć po trawie. Kanał Ostrucko-Elbląski. Kanał Ostrucko-Elbląski o długości 82 km ze względu na funkcjonujące na nim od 1860 roku urządzenia hydrotechniczne jest zaliczany do ewenementów w skali światowej. Różnica poziomów kanału na długości 9,6 km zmienia się o ponad 100 metrów, które statek pokonuje przy pomocy pięciu napędzanych wodą pochylni. Całkowita trasa kanału ma długość 129,8 km. Na ogół kanał identyfikuje się tylko z odcinkiem Elbląg, Ostróda, 82 km, ma on jednak kilka innych odgałęzień, Ostróda, Iława, 48 km, Ostróda, Stare Jabłonki, 16,8 km, Miłomłyn, Iława, 31 km. Rejon kanału Ostrucko-Elbląskiego to także bogactwo siedlisk rzadkich gatunków zwierząt. Wiele z nich należy do gatunków chronionych, a szlak wodny zapewnia im dostęp do nieprzebranych zasobów pożywienia. Jego zalety i wartości niematerialne sprawiły, że na całej swej długości został uznany za obszar chronionego krajobrazu, niezwykle cennego ekosystemu służącego ludziom i przyrodzie.
Uwaga, alarm. Koncert o 19:30. Odgłosy natury w Open FM. Thank you.
Yep.